Degerto. Hej, obudź się w końcu. Czego tak hałasujesz? Jesteś martwy już wystarczająco długo. Co? O czym ty mówisz? Jak to martwy? Tak myślałam, że nie będziesz pamiętać, ale spokojnie. Nie ma to żadnego znaczenia. Nadszedł twój czas. Możesz się zbudzić. Jak mam to zrobić? Musisz znaleźć i przejść przez portal. Stary, patrz! On wrócił! Czyli teraz jestem już żywy? Zdecydowanie tak. Cały czas zastanawialiśmy się, czy ci się uda. Na szczęście miałeś dobrego pomocnika. Bardzo wam dziękuję. I nie to, żebym był niewdzięczny, ale jakim cudem wróciłem do żywych? Chociaż w sumie chyba powinienem zacząć od pytania, dlaczego umarłem? Nie pamiętasz? Może pamięć musi ci wrócić, czy coś? No, a z tym przywróceniem ciebie do życia, to była trochę loteria. O czym ty gadasz? Pamiętasz tą legendę z portalem? Że jak od niedawna martwe ciało trafi do portalu, to jest szansa, że ta osoba wróci do życia? Czy wyście powariowali? Tak for fun stwierdziliście, że zbezcześcicie moje zwłoki i zobaczycie, czy się uda. W sumie tak to wyglądało. Degerto, proszę, nie bądź na nas zły. My... nie chcieliśmy stracić przyjaciela. Poniekąd powinieneś być nam wdzięczny. Jak cię dorwę w nocy, to zobaczymy, kto komu powinien być wdzięczny. Ja żartowałem! Zuriote, ratuj mnie! Sam się ratuj, to ty zacząłeś. Ach, jednak faceci to naprawdę wieczne dzieci. Rany, Hjarta, jestem taki zmęczony. A co takiego robił pan zmęczony? Teoretycznie nic nadzwyczajnego. Chodziłem z chłopakami po okolicy, oczywiście co jakiś czas się ganiając, jak któryś próbował uciec przed karą za swoje przewinienia. Widzę, że masz się całkiem dobrze jak na to, że dopiero co z martwych wstałeś. Powiem szczerze, nie czuję tego. W sensie tego, że byłem martwy chociażby przez chwilę. Jedyne co, to po prostu nie pamiętam, dlaczego umarłem. A ty wiesz, co się stało? Chłopacy jakoś wymigiwali się od odpowiedzi. Jeśli oni ci nie chcieli powiedzieć, to ja nie będę się wychylać. Co masz na myśli? A to, że jeśli nie pójdziesz ze mną zaraz na festiwal, to sama wpędzę cię do grobu. Oż ty... tak będziesz pogrywać, mała szantażystko. A, czyli teraz już jestem małą szantażystką, a nie twoją siostrą. Nie no, siostrą jesteś niezmiennie. No dobra, niech ci będzie. Mam wrażenie, że dawno nie byliśmy w miasteczku. Wolałabym usłyszeć nieco więcej entuzjazmu, ale okej. Thank you.
tego koleżki nie kojarzę. Mieszkasz tu tydzień. Ciężko, żebyś znała wszystkich. Racja, racja, ale kogoś takiego bym nie zapomniała. Czyżby wpadł ci w oko? Chyba do niego zagadam. Śmiało, nic nie tracisz. Hej! Nie znamy się, ale może chciałbyś zatańczyć? Cześć, dzięki za propozycję, ale jestem już zajęty. Jasne, rozumiem. Czekasz na kogoś? Czekam na dobrą okazję, aż zwolni się miejsce na parkiecie. Okej, do miłego czekania. To co, Hjarta? Ruszamy dalej do tańca? Wiesz co, potrzebuję chwili. Później do ciebie dołączę. Jak uważasz? Cholera, no gdzie ona jest? Hjarta? Co tu się stało? Nic ci nie jest? Czemu ona jest martwa? Nie panikuj, braciszku. To było konieczne. Ale dlaczego? Ja nic nie rozumiem. No tak, masz rację. Ani ja, ani twoi przyjaciele nie wytłumaczyliśmy ci, jak działa twoje zmartwychwstanie. Hjarta, mów jaśniej! Dobrze, już dobrze. Chodzi o to, że abyś mógł utrzymać swoją duszę, to musisz co jakiś czas kogoś zabić. Czyjaś dusza za twoją. A że jestem twoją siostrą, twoją krwią, to mogę zabijać dla ciebie. Ty masz za dobre serce, by zrobić coś takiego. Ja nie chcę tego. Czego nie chcesz? Żyć szczęśliwie jak wcześniej? Nie chcę żyć, jeżeli przeze mnie musi ginąć niewinna osoba. Ale jakie to ma znaczenie? Najważniejsze jest to, że żyjesz. Chodź, musimy komuś o tym powiedzieć. To ciało nie może tu tak leżeć. I co powiesz? Że zabiłam jakąś laskę i ktoś to musi posprzątać? A ja mam ponieść odpowiedzialność? Weź ty trochę pomyśl. Ja mam myśleć! To ty ją zabiłaś! W dodatku bez powodu! Hej Vesta, jesteś gdzieś tutaj może? O mój Boże! Czemu ona nie żyje? Czy... My nic... nie... to nie... Wiejeny, no już! Ucieczka nie ma sensu! Hjarta, musimy to jakoś odkręcić. Co odkręcić? Laska jest martwa, żebyś ty mógł żyć. Już ci powiedziałem, że tego nie chcę. Nie chcę tak żyć. Może portal ją uratuje. Degerto, szansa jest mała. To loteria, a w dodatku jeśli to by się udało, to musielibyśmy zabić kogoś innego. Przestań! Jak możesz mówić o tym tak beztrosko? Zabiłaś kogoś, rozumiesz? Zakończyłaś czyjeś życie. Jej rodzina i przyjaciele już nigdy więcej jej nie zobaczą. To ty przestań się zachowywać, jakby ci na niej zależało. Nie znałeś jej. A zachowujesz się, jakbym zabiła twoją ukochaną. Nie była nią. I żadna inna nie będzie. Masz mnie. Ale co to ma do rzeczy? Ty jesteś moją siostrą, zabiłaś kogoś i teraz mają nas za morderców. Moim jedynym celem jest utrzymanie ciebie przy życiu. Twojej duszy w tym miejscu. A jeśli ma mi się to udać, to no niestety, ale ktoś musi zginąć. Jesteś tu, nazwijmy to na nielegalu, więc bilans dusz musi się zgadzać. Każda dusza to twój czas tutaj. Hjarta, nie możesz tak po prostu kogoś zabić. Jeśli mój czas jest ograniczony, to trudno. Godzę się z tym. Przede wszystkim nie chcę, by z mojego powodu ginął ktoś niewinny. Obiecaj mi, proszę, że już nigdy nikogo nie zabijesz. Okej. Obiecuję. Jestem wykończony. Idę spać. Dobranoc. Thank you.
Dagerdo? No oczywiście, że to ty. Pod ziemię się zapadłeś, czy co? Z dobry tydzień ciebie nie widziałam. Jakby to... Powiedzmy, że byłem na wycieczce w innej części wyspy. No tak, to ten wiek, gdzie odzywa się zew podróżnika. To opowiadaj, gdzie byłeś? Czy ty zawsze musisz każdego napastować pytaniami? Oj, zamknij się, Arteko. To nie napastowanie. Prawda, Dagi? Właśnie widzę. Chłop w ciężkim szoku. Wybaczcie, jestem nieco nie w formie. Wczoraj wróciłem i jestem po prostu zmulony. Spoko, nie musisz się tłumaczyć. Przynajmniej mi, bo Kitsu to oczywiście chciałaby całe sprawozdanie. Ty myślisz, że będę miała litość i mu odpuszczę? Szczerze na to liczę. A w życiu? Mów, gdzie byłeś i co widziałeś. Dobra, dobra, pani detektyw. Poddaję się. Byłem w północnej części wyspy. Sam? Bez Hjarty? Przecież ona nadgorliwa nie opuszcza cię na krok. Nie no, bez przesady. Nie jest nadgorliwa. Jest moją siostrą, więc to normalne, że się troszczy. No tak, zapomniałam, że tobie to odpowiada, więc tego nie widzisz. Jarna z Izuriotę. Ostatnio jak z nimi rozmawiałam, to strasznie na nią narzekali. Prawda? Co dziwne. Co konkretnie mówili? Wiesz, nie chciałbym być kablem, ale w skrócie mówili właśnie o tym, że Hjarta nie odstępuje cię na krok. Że robi im afery o to, że ciągle próbują cię gdzieś wyciągnąć. No tego typu rzeczy. Ona wiecznie chce mieć na ciebie oko. Kiedyś nawet widziałam, jak śledziła ciebie, kiedy byłeś sam. Mam wrażenie, że wszyscy nieco przesadzacie. Jakie masz plany na resztę dnia? Chciałem się spotkać z chłopakami. Może chcecie iść ze mną? Hjarta pewnie w międzyczasie do nas dołączy. Czemu nie? Zawsze chętnie. W sumie można pójść od razu. Hej, chłopaki. Nie widziałam was równie dawno, co Dagerdo i Hjarty. Co wy się tak wszyscy pod ziemię pozapadaliście? Arteko, Kitsu, hej, faktycznie, dawno się nie widzieliśmy. Wy też byliście na jakiejś wycieczce jak Dagerdo? Wycieczce? Dagerdo mówił, że nie było go, bo był pozwiedzać północną część wyspy. Tak, on był na wycieczce. Zuriotę był chory, a ja sam nie miałem ochoty się nigdzie szwendać. No tak, samemu nie opłaca się nigdzie wychodzić. Po prostu przyznaj się, że sam boisz się wychodzić. Ej, to nieprawda. Ja po prostu jestem bardzo ostrożny. Hej, hej. Widzę, że zaczęliście beze mnie. Wybacz, tak wyszło. Jak dobrze widzieć was wszystkich razem. Czyżbyś stęskniła się za półgłówkami z twojej okolicy? Za tobą w szczególności. Kitsu, mogę cię prosić na słówko. To skoczę się napić i pomyślimy, co dalej chcemy robić. Idę z wami, może razem na coś wpadniemy w międzyczasie. Ależ zapraszam. Z wami? Skąd mu się to wzięło? Co, może ja zacznę temat? Nie, nie, pozwól, że ja zacznę. Śmiało, mów pierwsza. Jesteś nieswój. Jak napięta struna, nie uważasz? Troska o niego to moja działka. Ja odpuść, każdy może się martwić. Nie chciałabym odpuszczać. Wiesz, kiedy cię nie było, miałam okazję przemyśleć parę rzeczy. Aha, ktoś tu się zbiera na wyznanie. Mów dalej. Wiesz, na co to pora? Kurczę, nie chciałabym być jakoś bardzo bezpośrednia. To pora na ofiarę. Ofiarę, która pozwoli ci tu zostać na długo, bo jest ci bliska. Nawet nie próbuj! Nie możesz! Dlaczego tak się zachowujesz? Przestań, proszę, boję się! Nie masz tutaj prawa głosu. To ja dbam o twoje życie. I zadbam o to, żebyś szybko do mnie wrócił. Nie, proszę nie! Jak mogłaś? Ona niczemu nie zawiniła! Nigdy nie chciałeś zrozumieć, że ta trejkotka nie jest dobrym towarzystwem dla ciebie. Tylko ja jestem dla ciebie odpowiednia. Hjarta, ty jesteś moją siostrą. Nie możesz rządzić moim życiem. To powinny być moje decyzje. Wiesz, bardzo dobrze się składa. Słyszeliśmy krzyki. Co się stało? Czemu tu jest gryf? Dagerdo! Co tu się stało do cholery?
Hjarta wpadła w szał. Ja nie byłem w stanie jej powstrzymać. Stwierdziła, że to idealna ofiara na odkupienie mojej duszy. Ja nawet nie zdążyłem zareagować. Hjarta? O czym ty pieprzysz, Dagerto? Hjarta zabiła Kitsu. To niemożliwe. Ja też w to nie wierzę, Zabij się do cholery. Przecież Hjarta nie żyje. Co? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Czy ktoś mi do cholery wyjaśni, co tu się dzieje? Któregoś razu chcieliśmy porozmawiać z Hjartą, rozwiązać nasz spór. Rozmawialiśmy spokojnie, ale ona zaczęła się awanturować. Chcieliśmy ją uspokoić, ale w tym naszym wzajemnym przepychaniu się ona potknęła się, przewróciła i rozbiła sobie głowę o kamień. Nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Chwilę później przyszedłeś do nas niespodziewanie. Zobaczyłeś ciało. Powiedzieliśmy, co się stało, ale odebrałeś to, jakbyśmy zrobili to umyślnie. Wpadłeś w rozpacz i zacząłeś nas atakować. Myślałem, że jeśli przygwożdżę cię do ziemi, to odpuścisz, uspokoisz się albo chociażby nie będziesz w stanie zrobić nam krzywdy. W tej całej adrenalinie nie zdawałem sobie sprawy, że cię duszę. Bardzo cię przepraszamy. Chcieliśmy naprawić to wszystko, więc zanieśliśmy twoje ciało do portalu w nadziei, że wrócisz i wszystko naprawimy. Czekajcie, czy ja dobrze rozumiem? Najpierw zabiliście Hjartę, później Dagerto, a on stoi przed nami, a w dodatku zabił Kitsu? To nie tak! My nikogo nie zabiliśmy, to był wypadek! Jasne, jasne. A ty, Dagerto, jaką masz wymówkę? Przecież mówiłem, Hjarta ją zabiła! Cały czas powtarzała, że muszę zabijać, żeby moja dusza mogła tutaj zostać. Że takiego poświęcenia wymaga skorzystanie z portalu. Ale to nieprawda. Ty nie znasz tej legendy o portalu? Absolutnie! Usłyszałem o niej od was, kiedy wróciłem z martwych. Główną zasadą jest to, aby nie zabijać nikogo pod żadnym pozorem. O czym ty mówisz? Kiedy zabijasz, tracisz część duszy. Jeśli ją stracisz, to wrócisz do zaświatów. Hjarta, ile ty osób zabiłaś? Przestań ją wzywać! Nikogo tutaj nie ma! Zabiłeś Kitsu! Ona czuła coś do ciebie! Ufała ci! A ty ją bezczelnie zabiłeś! Nigdy ci nie wybaczę! Trafisz do piekła za to! Arteko, przestań! Ja nikogo nie zabiłam. To wszystko byłeś ty. Pora na nas, braciszku. Hjarta, wytłumacz mi to wszystko. Myślałam, że jesteś bardziej inteligentny, ale skoro prosisz. Tak jak już mówiłam, te wszystkie ofiary to twoja robota. Ale może od początku. Kiedy chłopacy mnie zabili, trafiłam w dziwne miejsce. Słyszałam pewien głos. Głos, z którym zawarłam pewien pakt i którego szczegółów nie musisz znać. W każdym razie dowiedziałam się, że chłopacy spróbują cię ożywić z pomocą tej bajeczki.
Szanse były niewielkie, ale udało im się. Nie mogłam pozwolić, aby nas rozdzielono. Twoja głowa, nieco skołowana wszystkim wokół, stworzyła lukę dla moich szeptów i sugestii, działających trochę jak hipnoza. Ja w przeciwieństwie do ciebie znam legendę i z pełną premedytacją zmuszałam cię do zabójstw, żebyś szybciutko do mnie wrócił. To, co zrobili chłopacy, jest niewybaczalne, ale tak naprawdę nikt nie jest bez winy w tej sytuacji. Nie rozumiem twojej motywacji. Dlaczego w ogóle mi nie powiedziałeś, że masz zatarg z chłopakami? To nie było problemem. Nie przejmowałam się tym, że oni nie szanują moich próśb. Uparcie walczyłam o ciebie. Według moich założeń musieli w końcu odpuścić, ale wyszło jak wyszło. Nie mogłam zdzierżyć tego, że moglibyśmy być rozdzieleni. Więc to wszystko tylko dlatego, że nie chciałaś się mną dzielić z przyjaciółmi? Oj, braciszku, strasznie to spłycasz, ale można to tak nazwać. Od zawsze i na zawsze jesteś tylko mój. Przecież już jako dzieciaki mieliśmy tylko siebie. Rodzice nas zostawili. To nie jest dobry powód, ani wytłumaczenie. Dlaczego nie chciałeś ze mną porozmawiać o swoich problemach? Mogliśmy chociaż spróbować to naprawić. Teraz nie ma to już znaczenia. Możemy się cieszyć wspólną wiecznością. Tylko ty i ja. Bez obaw. Nie opuszczę cię. I zadbałam o to, abyś też mi nie zniknął. Jesteś tylko mój.